To są inne wejścia po prostu do tej fabryki, nie? Mamy tu zejście i tu jeszcze winda przyjechała, która... W sumie... Kurwa. Czy ona coś w ogóle robi? Pewnie tak. Kliknę dźwignię i zjadę w dół. Czy ona mi poprowadzi samo miejsce co tutaj? Bo to jest odlewnia Stalowej Straży i tam to chyba też mnie do odlewni puści, co? Restricted area. Entrance only with Lord Gortash's permission. Violators will be executed. Ja mam pozwolenie Gortasza. Takie ciche przyzwolenie, nie? O kurwy syn, dużo ich tutaj. Aha. Okej. Okej, tylko ją trafił na szczęście. Ale jestem z nimi wszystkimi w kombacie już. Dobra. Ci strażnicy mieli zjebaną mechanikę takiego czegoś, że wybuchają po śmierci, nie? Połowa damage'u mniej z fizycznych obrażeń, więcej z elektryczności, bo są maszynkami. Więc najważniejsze jest po prostu najpierw moją ekipę chyba odsunąć stąd, zanim go zajebiemy. Bad ending. Już? Serio? Za samo wejście tutaj? Znajdź więzienie. Czy więzienie jest tutaj ciągle? Rozkaz Bane'a? Co to jest za... buff? Ta istota może korzystać z gniewu Bane'a. Co to kurwa jest gniew Bane'a? Dobra, z prądu... mamy dwa spele? Czy więcej? Czy on nie miał jeszcze jeden? Na pewno miał to, ale miał coś jeszcze chyba, nie? Możemy go zmacać. 38, spoko. Jak się odsunę, nie będę miał ataków w plecy, więc się odsunę. A, ten nie był zagrywany. Jeszcze. Może podleż babę jeszcze. Blood comes easy these days. Tak, ty Boguś, ty masz taki prąd. Więc jakbyś ty stanął może koło Karlach, byśmy może paru naraz złapali. Tylko nie wiem, czy Karlach też nie złapie przy okazji tym atakiem. Kurwa, no nie, bo oni są za nisko z kolei. Ale tamtych z tyłu złapię. To też już jest coś, nie? To też już jest coś. 36 dostał. I się po prostu trochę odsuń. Nie wiem, masz kurwa punkty. To użyj chociaż, żeby leżało sobie. Baba. Ja nie mam żadnych tych w ogóle, komórek czaru, to jest trochę słabe. Nie mam ataku specjalnego, come on. Jeśli ten na give Bane'a. Czekaj. Uderz furią czarnej dłoń, zadając swojemu celowi więcej obrażeń i wprawiając go w przerażenie. Okej. Czy jakiś atak dodatkowy? Z Firem. Ale czemu gondanie się na nas rzucają? Bo pięści Bane'a to pięści Bane'a, ale gondanie nie powinni się na nas rzucać chyba, co? 1%? Próbuję. Co by pomyślał? Już wybucha skurwysyn. Dobra, trzeba spierdalać asap, nie? Zwiebie się na ryj, jak tak skoczę. Oh well. A może też podejść, ale nie odejdzie, bo tu jest... Są pnącza, których... Ja sam je tu postawiłem niepotrzebnie. A, dobra, skocz. Wyjeb się na ryj najwyżej. A! Czemu ona się zatrzymała na... No przecież miałem, kurwa, że może skoczyć, a teraz już nie może nagle? Zajebiście. Zajebiście. Co za głupie gówno. Podejdź w tą stronę. Mówiłem, że już zjebałeś questa, naprawdę? To wszyscy gondanie się na mnie teraz rzucą? Ale ciągle mam tutaj, że mogę ich uratować. On jest poza zasięgiem, więc jest dobrze, ale... Chciałbym tego gościa nie zabijać, tego gondanina. Jebnę sam w siebie, jebnę. Kurwa. Ale on by musiał tam podejść, żeby to użyć. On nie zejdzie na dół. Chciałbym jakieś AOE pierdolnąć. Fireballem też by musiał się cofnąć. Ujowo zdeka, wiesz? A ile szans na odepchnięcie? 40%? To jest akcja dodatkowa, nie? Spróbuj ją odepchnąć. Zajebiście. To ją zmacaj. A poczekaj, jeszcze mogę ugryźć, nie? Nie mogę, bo to była akcja dodatkowa. Dobra, Boguś musi odejść na pewno stąd. Cofnij się ładnie. I...
Nie mam zasięgu na nic. To jednak źle, że tu przyszedłem. Taki AOE bym mógł puścić. Bez podchodzenia, tak? Najwyżej Asarion dostanie troszeczkę. Oh well. Przeżyje, nie? I baba jako ostatnia. Też się odsunę do tyłu, bo nie ufam, nie? Elegant 2135. Dzień dobry, bobre pieniądze lubują ciszę. Ciszę. Siemano, Elegant. Patrz, wszedł i też dostał. Głupi, kurwa, konsul. Cyk. I co tu żyje? A gdzie on tu... Co on tu robi na górze? Jak on tu, kurwa, wszedł? Tędy? Tutaj ten coś... Pojebane. Dobra, kogo jest tura? Poczekaj. Karlach. Ale ona tu nie podejdzie już, nie? No i tyle. I elo. Teraz tak, ja bym chciał go nie zabijać. Chciałbym w razie czego włączyć pasywę, bo nie chce mi się resetować za każdym razem, jak nie chcący kogoś pulnę. Tak wszedłem i tak już będzie, nie? Mam nadzieję, że styknie. Brrr, pasywy. Tyk. I cała ekipa ma włączone pasywnie, cała ekipa. Więc teraz pasywnie pierdolnijmy mu fireballem. O, mógłbym się domyślić. Death. 3, 4, 10, 17. Chyba fireballe. Znaczy, to nie są bole. Byłyby lepszym wyborem. No, a tu zaskoczy w ogóle. Dziękuję, Dusio, za suba na YouTube. Siemanka, dobry wieczór. Ile ma HP? 9. I skończyła turę, okej. Okay. Kogo jeszcze pulnąłem? O, z kolejnego strażnika, okej. Okay. Jego już chcemy zajebać akurat, a nie... Okej. Okay. Śpi? Kurwa nie, zabiłem go. Miało być pasywnie! Co się stało z obrażeniami obezwładniającymi? No, nie wyszło. Się ten... Tak jest. Nie wyszło. O kurwa. No to chuj, to będziemy się napierdalać najwyraźniej. Bez żadnych skrupułów. To było. Czasu nie cofnę, teoretycznie. Mógłbym, ale... Za dużo roboty. Tak ty w sumie, dziewczyno, mógłbyś się tepnąć albo podlecieć, nie? Tak, o. No już tego nie ma. Kurde, no szkoda, że nie zrobiłem żadnego resta, ale nie mogłem, nie? Dla lootu i expa czego się nie robi? A czy ja tutaj expa już nie dostanę w ogóle, nie? Bo ja mam 12 level. Trzymaj się, Elegant. Na Karlach ciągle ma szał. Więc niech napierdala, póki może. Co to jest za ogień piekielny? Hellfire. Zero damage dostała, nice. Ale chyba się wyjebała, tak? Leży sobie tutaj. Tam jest ekipa 3 osób, tu kolejnych 3 osób. Którzy ci nie są w kombacie chyba jeszcze, co? Czy są? Są, dobra. Jak najbardziej są. Co tu chcę zrobić? Chyba znowu jakieś AOE bym jebnął. Tak Wo na przykład. Cyk i podleczymy trochę Shadowheart. Boguś, czy ty podejdziesz jakkolwiek ku... No nie umie chodzić, chłop. Ale ma zasięg też na nich ciągle. Jebnąłbym w Shadowheart, jakbym tak walnął. Może tak nie róbmy. A tak? Nie, tak już nie dojdzie. No, klikaj. Ja nie wiem, jak on stąd ma zasięg, ale dobrze, że ma. Wyjebiam się na ryj, biegnąc. Nie, spelem się tepnie. Oho, tam jest jedna z tych bab, nie? Które mają przyciski specjalne. On zaraz zacznie wybuchać. Chuj, jebni. No właśnie. Więc... Atak okazyjny od kogo? Aha, od tego. Nie wyjeb się tylko. Okej. Okay. Pulnęła się.
Okej, dobrze, że loot ich chociaż spowalnia. Oho! Detonacja obroży. O nie! Ciągle mam uratuj i znajdź więzienie, ale... Jebło... To jebło chyba, co? Czy to ona wybuchła? U, jest motywator! Harlach, dojdziesz to kliknąć, kurwa? Nie... nie wyjeb się na ryj, ja ciebie proszę, dziewczyno. Ona ma mało inta. A, nie trzeba już rolować. Zajebiście, dobra, czyli... Okej. Pięć frajerów w jednym miejscu. Ten się wyjebał? Tak. Jebnijmy w ten sposób. I podlecz. W sumie siebie najlepiej, ale on jest daleko od bitki, nie? Dziewczyny trzeba podleczyć. Mogłeś coś podejść i też się, kurwa, przydaj do czegoś. Albo nie, czekaj, możesz zrobić to samo? Jeszcze raz? Coś ten? Wykurwiście. I podejść na dół. Amok jej zszedł, bo nie zrobiła damage'u w tej turze, nie? Przepraszam. Śmieję się z śmierci Gondan. Nie powinienem, nie? Przyszedłem ich uratować. Dobra, baba. Dobijesz? No nie. Może płota walni? Oho, a już myślałem, że będzie włączać też motywator. Bogdan to rasista względem Gondan. Znaczy biją mnie, no to co im oddaje, nie? To nie ma żadnego rasizmu, to jest... Po prostu się napierdalamy. Siup. Podejdziesz tutaj? Podejdziesz. Chyba, że na lodzie się. Okej, nie wyjebie. Pyk. I podchodź dalej. Tu jest chyba bez lodu i bez ognia, co? I tak, myślę, żeby podleczyć, kurwa, wszystkich trochę. A gdzie jest ta dwójka tutaj? A bo ja nie wyłączyłem tego pasywnego gówna. Więc mam teoretycznie paru jeszcze do dobicia, tak? Gdybym chciał, ale mogę nie chcieć. I to są... Jakieś Bane'a, to możemy dobić akurat. I czarna rękawica. No, jest, no, to nie. Dobra, chuj. Słabo. Czy ty skoczysz też gdzieś tutaj? I zrób to samo, co zrobił. Astarion. Dobra. Baba. Doskoczy, ale czy się nie wyjebie? Nie. On ma chyba odporność na wyjebanie się na ryj. No klikaj to! Kurwa, nie mam zasięgu. Okej. Okej. Dobrze. Czy widziałem dodatek do D4 i ceny? Tak, widziałem. Widziałem. Że są cztery opcje cenowe, w tym najdroższa kosztuje 90 euro. Czy on nie wypierdolił jednego w powietrze wiatrakiem w pierwszym akcie? Do jakiegoś gnoma wywaliłem, ale czy on był gondaninem? Nie wiem, na czym polega bycie gondaninem. To są po prostu wyznawcy Gonda, tak? Dobra, tych chujków trzeba dobić na pewno, bo to są akurat źli ludzie. Czarna rękawica, elo? Fajnie, że trafiłeś. No, halo! Czemu za zero ich bije? A bo mam ciągle ogłuszające obrażenia, gdzie są pasywy. Wyłącz. Jestem prawdziwe napiedlańsko robić. Siup. Siup. Buława. A czy oni wszyscy mają, kurwa, piekielne buławy? Czekaj, bo tu jest w ogóle ekipa jeszcze tu do zlutowania, nie? Ten jak wisi z góry. Boże, ja ciebie przepraszam, gondaninie. Książka. List. Właśnie strażnicy, oni mają to piekielne żelazo. Czy ja mogę coś z tym zrobić, żeby pomóc Karlach? Bo ciągle nie wiem, co zrobić, żeby uratować Karlach, nie? Tak naprawdę. Był. Księga przestróg Bane'a. Gondanin Lanpos Biggs. Teraz polowałem. A, to jest kolejna ekipa. Juns, Zanaheid i Bori Paver. Trzy osoby, cztery. A gdzie jest jeszcze czwarty? A tutaj z tyłu.
oglądaniem. No, no jak trzeba, to trzeba, nie? To powiem. Co powiem, to powiem, ale trzeba, nie? Teoretycznie ono mogłoby się jeszcze tepnąć, nie? Żeby przypiędolić, żeby być bliżej całej walki. Póki nie mam furii, nie? Bo podczas furii nie mogę speli używać. Chybienie krytyczne! Ale on już tak do góry nie wejdzie. Stąd coś trafi? No, 40%? Z krytem w ogóle. Zajebiście. Zombie. Czemu oni mają zombie w swojej fabryce? Głonady. O! O! To wcale niedobre, o. Czemu kura motywatora jest już teraz? Kurwa, no może być ciężko tu dojść. Aha, już nie dolecę. Kurwa. Co, jebnie, tak? Jebnie to. Bo teraz są oni i motywator, bo wyleciał jej z ręki. Powinno czekać na kolejną turę, kurwa. Czy będzie czekać? Ma klepsydę, to ma ruch dopiero w następnej turze. Okej, okay, dobra. To dobrze. No to klikaj. Zmarnowała na to swoją turę, ale przynajmniej nie jebło. Ja już nie mam komórek czaru. Ale dobrze to weszło. On tak pięknie już nie zrobi. Ale... Sorry, ale Gundanin ma najmniejsze rezisty. Mi scusi, mi scusi. Ta w formie ptaka. A! Trafiłem w powietrze, zajebiście. Najlepsza. Najgorszą ekipą ratunkową? Najlepszą. Nie ma lepszej ekipy ratunkowej niż moja ekipa. Czemu on jest zombiakiem? Czemu on nie jest zombiakiem? Czemu on kurwa jest? Nie. Still breathing, despite everything. Za bardzo w pośpiechu próbuję klikać te rzeczy. Ty, ten zombie żyje. Pomyślność nieumarłych, operacja? I co to nie może się poruszyć, gdy jest przywiązana do stołu? Co się tu odpierdala? Jakby ktoś się porwał, dostajesz ratunek w ramach NFZ-u. Jest, właśnie pasożyty, muszę je zużyć w końcu. Co tu mamy? Trochę jest to warte, pozbieramy troszkę. Tych buław widzę, że każdy ma po trochu z tej ekipy. Bezgłowe zwłoki. The inscription reads: Fresh supplies for the steel watch, courtesy of necromancer Balthazar. Balthazar jest martwy. A cadaver with the brain removed. Is this how they puppet the steel watch? Okej, czyli co, czas na zabicie zombiaka chyba. Co jest? Ona już nie ma świętego damage'u żadnego. On ma świetlisty damage, ale nie święty. A nie, to jest światłość. Weź już nikogo. Ja zombiaka chcę zabić, człowieku, no. 0-22, ale ciągle... I don't understand. Dobrze, idźmy dalej na razie. Ja muszę gdzieś wyżej wejść w ogóle. Nie, zlutuję tych tutaj jeszcze. A tu jest wejście do przedsionka w ogóle. Okej. Klucz do czegoś tam. Dobi. Naura? Jaka tu jest dziwna kamera w tym miejscu. Węgiel drzewny? Przyda mi się to, czy nie? Pewnie nie. To już niby lutowałem, ale tutaj. Strażnik. Ja chcę ten metal od nich, ale nie wiem po co mi on jeszcze. Po coś się przyda, nie? Kto tu jeszcze żyje? Pięść Bane'a? A ty żyjesz. Jeszcze. Dobra. Bo się da jakoś wejść do góry, ale... A, okej. Okay. Rabajna. A tu wyjdziemy zaraz. Jednostka zidentyfikowana. A, to ich miałem uratować, tak? Tych, co właśnie zabiłem. Wszystkich. Co do jednego. No cóż! Ale nie, tu jest, udaj się do więzienia, czyli to nie jest więzienie. Chyba ciągle fabryka.
To była ciągle fabryka. Ja bym chciał w ogóle wyjść na zewnątrz i zobaczyć, czy ci Gundani na zewnątrz też będą na mnie źli. Czy tylko ci tutaj na dole są źli. W ogóle bym chciał bardzo long resta zrobić. Bo to, co się dzieje z komórkami czarów na moich postaciach w tym momencie po tych walkach wszystkich, to nie jest dobre. Hello? Jesteście źli na mnie? Nie są. Chyba nie? Chyba git. Tu na zielono. Tu na zielono. Dobra, są szczęśliwi. Ciągle możemy to naprawić. Ale tu też nie mogę longresa zrobić. Wienetno. Teges. A, bo to ta winda by mnie tu przyprowadziła po prostu na dół bezpośrednio. A, bo ten trup jest tu na górze, tak? Czekaj, tam na górę w ogóle dało się wejść jakoś. Ja patrzyłem jakoś, żeby tu wskoczyć i tam. Może tam coś będzie na raftersach ciekawego. Ale to może niech sama Karlach skacze, ona ma silne nogi. Dobra, podchodź pieszo. A nie, tu jest Biggs. Ja go nie lutowałem? Tu nie wskoczę. Tu na rurach nic nie będzie pewnie, co? Oprócz... Czekaj. Manser Biggs, a to jest Lampos Biggs, to rodzinka. Ups. Upsie Daisy. Jest przeciążona ciągle? Nie, już nie jest. Dobra, połącz ich wszystkich, niech Karlach zejdzie pieszo do nas. A ja w tym czasie zobaczę, co ja podniosłem za notatki wszystkie. Książka, poradnik na temat wygrywania w grze karcianej. Pisemny rozkaz dla strażnika, by chronić podwodną machinę Gurtasza. Podwodną? Mamy żelazo, w ogóle mamy piekielne i wzbogacone piekielne żelazo. Książka, list pisany szerokim, zamaszystym pismem. Droga żniwiarku, Bala Clotilde. Do Bala było pisane. Pomocy Bejnici przytrzymują nasze rodziny, tak to wiemy. Lampos Biggs, elegia, od Mansera ku pamięci. Jakże oczarowany byłem przez swoją siłę, nim zobaczyłem, że przewyższa ją twoja łagodność. Nikt nie mógł równać się swoją dokładnością, standardami, lecz cierpliwość, cierpliwość była twoją dewizą. Cierpliwość oraz miłość. Pięknie, pięknie powiedziane. Nie, ja nie tak chciałem, ja chciałem jej to dać. A ona nie zejdzie sama, tak? No nie, miałeś niżej zejść, gdzieś coś... Babo, tu skocz. Okej. Jak nie można dotrzeć? Zablokowała się głupia za krzesłem. I chodźcie teraz tu wszyscy. Ona już dojdzie sama? Tak. Nie, nie tutaj, ja chciałem iść. Gdzie były te drzwi? Gdzie były te drzwi? Tutaj. Nie mam żadnych komórek. Speli. Jeśli tu jest jakaś walka, a pewnie jest, to będzie syf. To po pierwsze, a po drugie, no trzeba jakoś podlecieć Karlach, a ja nie wiem, czy ja chcę tutaj używać short resta, jak tylko ona jest z kolei zraniona. Walniemy parę potów, i tak zapominam tych potach, nie? A jak potiony na HP się nazywają w ogóle? Leczenia. Leczenia. Możemy jej coś tam rzucić na przyszłość jeszcze, nie? Ten ma trochę, ona ma mało. Ona ma czemu ona ma tego aż tyle? Co jest? I czemu tylko trzy mi pokazuje? To walnij jakieś takie słabe. I tak tego nie użyję nigdy pewnie, nie? Kurwa, no panie. No trochę tego ma. Trochę tego ma. Dajmy ze trzy. Gdzie ja je dałem? Ja chciałem rozłączyć. Leczenia. Cyk. Będzie miała tyle. Ona ma twój, on ma trochę. Git! Gotowi na wejście do rozpierdolu pewnie jakiegoś? Ona jest teraz przeciążona. Daj czapkę Astarionowi. Git, git. Centrum serowania. Lulu, Lula Forza. Bez głowy. Jest budowa strażnika i jakiś list. Do Bendobrusa. Okej. Okay. Czy schemat strażnika mi się do czegoś przyda? Przestępca, mózg w słoju, mu... Parasite stirs within the pickled brain, twitching. As your mind connects, you feel yourself become strong, powerful. Metal. You are a steel watcher, charging through the streets in pursuit of a young girl. She is screaming. To te mózgi kontrolują strażnikami? Spróbuj zakłócić połączenie. To będzie łatwe, nie? Te role są zazwyczaj łatwe, ale jak walnę jeden, to będzie i tak chuj. Na szczęście dobrze weszło. For a split second you wrest control. The steel watcher's legs lock. Nice. It crashes to the ground. The little girl disappears down an alley. Safe for now. I'll give it a shot. The brain in this jar is controlling a watcher on sentry duty at Worm's Rock. It patrols back and forth, vigilant for trouble. Your mind whirls as the brain, swimming with parasitic juices, connects with yours. With a jerk, your mind is transported.
You look down, your body of pure steel and power whirring. A dwarf cowers before you. Please, Mr. Steel Watcher, sir. I'll never steal again, I swear it on my mom's life. Just let me go. Wypuść go, po Iliciskiemu. Oho. You can only watch as the steel watcher raises its leg. What are you doing? Oops, zdepta krasnala. Please! You stomp on the dwarf, bones and intestines splashing on you. Oops, mam ochotę to zniszczyć. Co jest tutaj? Kurwa, nie lubię tego, nie podoba mi się to, że to jest pozamykane wszystko. The brain in this jar is aware that its watcher is on duty in the control center. Vast and throbbing with illithid telepathy. It ignores your watcher this time and controls is offline for maintenance. The brain dreams, images of life in a garden cottage in spring. Your tadpole eagerly responds to the parasite in the brain jar. You blink to find yourself standing at Worm's Crossing. You are a steel watcher, a guardian of Baldur's Gate. Before you stands a group of humans. He said he was Flaming Fist. That we had to empty our pockets if we wanted to enter the city. We didn't know it was a scam. We have nothing left, and my kids are half starved. Please, let us into the city. Pomożemy. We have nowhere else to go. Pomożemy. A zaatakuj rodzinę. U Ilitickiemu, odbierz kontrolę pasożytowi i pozwól rodzinie przejść. Focus on the source of the power, kurwa no. Aaaa! Bo ja tylko raz mogę użyć, tak? Podczas long resta. Okej, uciekli przynajmniej. Kurwa. Moc Chianki, raz na odpoczynek, no właśnie, ja zapomniałem o tym. Dobra, zapisz grę. Mam taki plan, który może być głupi, ale rozjebiemy te mózgi. Kurwiona Shadowheart, tam dosięgniesz, nie dosięgniesz. I elo, nie? Coś tam to powinno dać. Pytanie, co? Zapisz grę. Odjebałeś, zjecie. No, ktoś może zginąć przez to, no, co mogę zrobić. Jo nie wiedział. O, fuck, to wygląda jakiś boss fight. A ja nie mam komórek czarów. Teoretycznie mógłbym wyjść stąd. Wyjść z budynku, wyjść poza bramę, zrobić long rest i wrócić, nie? Chyba tak zrobię. Bo coś czuję, że znowu będzie kolejna walka. To pewnie będzie jakaś ostateczna walka w tym miejscu, tak strzelam. Gdzie będę potrzebować tych komórek, a zmarnuję kolejne pół godziny na walkę, która będzie i tak z góry przegrana. I będziemy i tak musieli ją powtarzać też po long restie pewnie, nie? Więc zróbmy go od razu. O ile uda mi się wyjść? Powinno się udać, nie? Oni nie są wkurwieni ciągle. Tu mi już quest zniknął w ogóle. A, więzienie jest dziś tutaj. O kurwa, czekaj, tu coś jeszcze jest. Mnie nie lubi, na górze. Nade mną? No ten na pewno mnie nie lubi, ale co było nade mną? Jo, nie wiem. Dobra, te drzwi mamy otwarte, tak? Niech sobie ten chujek pójdzie. Ekipa niech się już skrada powolutku. I tu już mogę longresta zrobić, ale wyjdźmy z tego poziomu, znaczy z tego miejsca. Żeby wracając z longresta nie było przypadkiem przypału z tym strażnikiem. Co tu się odjebało w tym momencie? Idziemy spać. Rozjebałeś AI? Ja nie wiem. Tak, idziemy spać. Chcę komórki szarów. Dobrze, że wyszli jak ja już byłem poza terenem, nie? Ale skąd oni się tu wzięli? Skąd tu tyle sakiewek? To jest po tych trupach, co tu zabiłem, tak? Czy co? Bo tu Volo był wcześniej. Dobra, niech sobie ten koleś idzie stąd. I wchodzimy z powrotem. Ja nie wiem, czy tam coś się teraz zmieni, zepsuje? Czy kichuj? You don't have permission to be here. You're about to be ejected. Czemu oni wyszli nagle? O, dalej się niezwłocznie. Co to ma kurwa być?
teraz jak za każdym razem będę chciał wejść, to będę wychodzić jacyś... Nie. Co jest, kurwa? Karlach, zamknij drzwi za nami. Nie! Bogdan! Bogdan, nie! Zostaw, kurwa! Chodź, 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 debilu jebany, kurwa. Ty jesteś zjebany, człowieku, no. Idiota jebany. Ale mam ochotę zajebać te roboty. Z nadzieją, że jednak nie rzucą się na mnie ci z zewnątrz. Może jak będziemy wychodzić, to spróbujemy. A w sumie idźcie teraz tą windą. Jak jest... No kurwa, akurat strażnik szedł, człowieku, nie? A Bogdan stwierdził, że będzie stać przed drzwiami. Idiota. O, ja wam w ogóle za ten kamienny posąg, co mam, mam bonus do testów ataku i obronnych. Nawet nie wiedziałem, dopiero teraz to zobaczyłem. Warto, ale możecie wszyscy wejść na tą windę i zanim pójdziecie dalej. Uczta, bufek. Zapisz grę i zjedźmy windą tym razem. I to mnie wypuści tutaj, okej. No to zobaczmy, co jest, kurwa, w tym miejscu. Tu nie będzie nic przyjemnego. To wygląda jak ewidentnie jakiś ostatni room w całym tym miejscu, nie? Z jakimś boss fightem. Zapisz grę tutaj jeszcze raz. I let's see what's in here. Okej. Po prostu z trzech strażników. Możemy ich zaskoczyć, jebnąć w ich zaskoczenia, nie? Stanę pod jakimś kątem, żeby go trafić stąd, tym prądem. A nie ma opcji, żebym poszedł naokoło i jednął dwóch naraz, nie? Chyba gdzieś górą. Czy to on da się rozwalić albo podnieść? To jest na łańcuchach. Jest lampa. Szukam jakiegoś environmental czegoś, co by mi mogło w tej walce pomóc, ale chyba nie znajdę. Dobra, no to Boguś. Myślę się, że bez pierdolenia się. Jebnij panu na dzień dobry prądem. Nie rozpocznij grę. 38. O, mogę jeszcze raz? O kurwa. Czyli jednak jest boss. $400 HP. No dobra. Let's go. Ale Bogusiem zdążyłem dwa spele pierdolnąć, więc on tutaj ma... Czekaj, podleczył się? Nie. Prawie 100 HP mniej na początek, nie? To już... Trochę damage'u chociaż. Dobra, ty z kolei, chłopie. Nie wiem, chyba AOE napierdalaj w nich od razu, tak mi się zdaje. Albo... prądową tą. Takie AOE. Tak, 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 to będzie dużo lepsze. Zdecydowane. Sto damage'u, kurwa. Kozak. Time to push my luck again. Boguś już nic nie zrobi, może podleczyć też kuleszkie. No i co robi ten boss, jak ja się go... Klątwa ognia piekielnego. Czy on zrobił z Astariona bombę? Co jest? Ja nie wiem, co mu zrobił. Poczekaj, aż ci hita zasadzi. No, czekam, w chuj. Co on tu ma? Co najmniej 15 trzeba jednąć, żeby go trafić. Podatność na prąd, to już wiemy. Ale ma 75 dodatkowej tarczy. Matryca naprawy. Leczy się pewnie, tak? Regeneruje 23 do 24 damage'u. O, cię chuj. Nie wiem, czy pokusować tych frajerów. Chyba tak. Zanim się rzucimy na bossa. Nie trafiła. Ale jeszcze raz. Dwójeczką. Kurwa. Mogła dobić. Okej, ten też już się detonuje. Co, tylko... Już! Czemu już pierdolnęła? To śmietnik. A, ja mu mogę to wyłączyć. Okej. To ty zrób, kurwa, znowu to samo i prosto w bossa znowu. 30, no już teraz tak pięknie nie weszło.
Boguś, czy Boguś? Olejemy na razie tego strażnika. Wydaje mi się, że fokus na bosie, jak już tylko on został, będzie lepszym sposobem na załatwienie tego. Okej, teraz jebnie, tak? Zmaszutuję ją, czy nie? Nie! Będzie się znowu leczyć. Okej. A ona mu nie przerwała tego ataku. Walnij se pota, babo. Jebnął i jebnął swojego. Pięknie. To się bardzo kurwa dobrze składa. Bardzo kurwa dobrze. Almost, almost. Kurwa, no jebnij tym najmocniejszym, co masz. Nie jebniesz, to dawaj jeszcze raz. Glif. Może czwóreczka wystarczy? No nie gadaj, że on nie jest w zasięgu. No przecież widzę, że jest w zasięgu. Teraz tak, jak ona przez to przejdzie, to dostanie po mordzie, czy nie? Dopóki nie sprawdzę, to się nie dowiem. Nie dostanie, okej, czyli musi ktoś rzeczywiście z przeciwników podejść. Siup. Git! Jednak twoje party jest zbyt OP? No widzisz, jak dobrze. Astarion ma bombę w dupie? Chyba miał przez chwilę bombę w dupie. Może, że Karlach potrafi skakać. Ja mu niewiele zrobię teraz Astarionem na odległość. Bardzo niewiele. Okej. Nie odejdę już nią, nie? A on pierdolnie w kolejnej turze. Mogę co najwyżej podleczyć trochę mocniej. Żeby jej nie wyjebało w kosmos po śmierci, znaczy po wybuchnięciu. Alrighty then. Jakiś short treści, ktoś? Zaatakowałeś celowego strażnika. Celowa straż poszukuje cię w całym mieście, o proszę. No to mnie nie znajdą, bo nie jestem w mieście, nie? Dobra, czekaj. Strażnicy centrum, bla bla bla. Co ma ten boss kurwa w sobie? Łuk. Gontrmael. Broń żołnierska, więc nie bardzo mogę tego używać. Rzuca jasne światło w promieniu. Zaklęta broń plus 3 i niebiańskie przyspieszenie. Możemy komuś dać! Tylko żołnierska to dziewczyny tylko będę mogły używać w moim party. Najprędzej 5-12. Pyk. Ona teraz jest wojowniczką światłości, więc niech ma, nie? A ta kusza będzie dla ciebie lepsza dziewczyno niż to, co masz teraz, czy nie? Nie. 5-14, 6-11. 4-9 ma teraz. Teraz 3-12. O. To jest po prostu 5-14 z mocą, a to jest 5-14 i może się zataczać jak strzeli. No i git. Niech będzie. Czyli tu warto przyjść, jak się gra jakimś łucznikiem najlepiej, co? Nie wiem, po co zbieram to piekielne żelazo, całkowicie. Komponent automatu. This head belonged to the automaton you encountered in the Underdark. How did it come to be here? Jakaś notka od Katerika. Czy ja tu mam coś jeszcze do zrobienia? Okej, pościg się skończył. Tabliczka. No czytaj. Ujawnienie? Nie mogę przeczytać. Mogę to zniszczyć? Rozdzielnia nerwowa. Poczekaj, na razie. Poczekaj. Nie klikaj nic jeszcze, Bogdan. Nie róbmy pochopnych tych. Znaczy no. Telepathic traffic radiates in waves from this semi-illithid globe, and your tadpole throbs in blissful response. This vile globe fills you with instinctive revulsion. Płyn mózgowy? To już czytałem, no? O, mózgi! Więcej mózgów! Trzeba je rozjebać, rozdupić. Pyk! Pyk! Wszystkie rozdupimy. Im więcej ich zniszczymy, tym więcej strażników w mieście teoretycznie powinno być martwych, nie? I ogólnie, wszędzie.
tu są mózgi na ścianach? Nie ma. Szukamy więcej mózgów, a zaraz zobaczymy, co jest jeszcze tam ten, w tym kurwa, nie wiem jak to nazwać nawet. Mam nadzieję, że rzeczywiście to niszczenie mózgów w płojach ma jakieś znaczenie na to, co się dzieje na zewnątrz. Bogdan by wcisnął. Okej. Chyba wszystkie, co? Parlach przeciążona? Co ty masz przy sobie, dziewczyno, że taka przeciążona? Zbroję jakąś. Dalej przeciążona. Dalej? Co ja jej dałem, że ona jest przeciążona? Teraz oboje są przeciążeni. Uro. A posępne, ona też nie ma miejsca przy sobie. Ja pierdolę. Źle jest, państwu powiem. Tym moim przeciążeniem. Come on! Już nie jest, dobra. Mam mało miejsca na cokolwiek już. Ja bym wcisnął. Ja sobie grę zapiszę. W razie W. Co się dzieje? Spróbuję rozszyfrować. 15 trzeba rzucić. Okej. The Neurositor is the epicenter of the Steel Watch, controlling and connecting every single watcher in the city. Its technology is far beyond anything you have ever seen. You'll need more than magic or steel to destroy it. A, zapisz grę. Cisnę. Zobaczcie, co się stanie. The machine doesn't respond. Serio, po prostu? Może coś mi powiedzą te ludzie w więzieniu. Musimy łodzią pod wodą podpłynąć. To jest podwodne więzienie, kurwa. Jakbyś nie zabijał każdego Gondianina po drodze, to byś mógł coś ciekawego zrobić? No, zrzucili się na mnie, no. Jak tam przejść, kurwa, bez tego, bez zauważenia? Pojebane to jest. Nie da się, na pewno się nie da. To jest nie do wykonania całkowicie. Dobra, jak się stąd wychodzi? Tędy. Wyjdziemy stąd. Mam nadzieję, że uda się nie trafić na straż znowu, jakąś randomową. I idziemy spać. Bo znowu są zmęczeni i nie mają komórek czarów. No, poczekaj, a pogadajmy z nim na przykład. Może on mi coś powie. Tak, nie. Nie, jeszcze nie. Są przytrzymywani pod wodą. The Bay Knights must have a way of getting to and from the prison. I suggest you search the docks. Quest chyba jeszcze żyje. Znaczy ciągle jest w moim logu, nie? Jest ten quest. I ta ekipa na górze ciągle ma zielone do mnie podejście, że tak powiem, nie? Więc nie wiem, zagadam jeszcze z nimi, no idziemy do doków. Najpierw muszą się chłopy przespać, bo ja znowu po tej walce mam zero tych komórek wysokich. I just want my son to be safe. Okej, okay, czyli nic ciekawego. A ty? Z sobą gadałem w ogóle? Rael Olsin? Don! They'll kill my wife! Oj, pierdolisz. You made me do this! Szukanie konkretnej postaci we wrotach to jest igła stogusiana. Zobaczymy, na razie lecę po tym wszystkim po kolei, co znajdę, nie? Bez patrzenia na konkretne questy i tak dalej. Co znajdę, to znajdę. To skipnę, to skipnę, co zjebie, to zjebie, a może jakieś tam rzeczy czasem sobie pod koniec, jak już będę chciał po prostu dopchnąć, co mogę, a nie wiem gdzie. Może z jakiegoś Google nawet skorzystamy. Chociaż wolałbym nie. Okej. Okay. Bezpieczni. Idźcie się przespać, ekipa. Może wyjebiemy trochę tych śmieci, które mam przy sobie. W sensie do skrzyni w oborze. Chociaż te armory wszystkie, bo ja sobie wkręcam sam sobie, że no kiedyś mi się przydadzą, bla bla bla, a tak naprawdę to jestem po prostu typem człowieka, gracza, który kurwa wszystko zbiera, a później nigdy nie wykorzystuje, nie? Więc wszystkie jebane ringi, może bez tych pomarańczowych, bo one mogą coś znaczyć, przerzuć do obozu. Te wszystkie gacie i bielizny, przerzuć do obozu. Trochę mu zeszło. Posortuj po rodzaju. Co ty tu nosisz w ogóle, chłopie? Do obozu. No takiego ciężkiego to kurwa ma jeszcze. Force clowna. Czekasz do obozu. Pój, ciężką wodę ma. Zostawmy tu mu połowę tego staka i reszta do obozu. Bo już mu się lżej trochę zrobiło. Dziewczyny mają w chuj ciężkie rzeczy z kolejne. One mają większość armorów i broni przy sobie. To znaczy wszystko. Albo nie, czekaj. Ty. Uj, zaznacz wszystko. I do obozu. O, jak lekko jej się zrobiło nagle na duchu. Hajs dla skarbnika. Ej, mam mało pieniędzy. Gdzie mam 10 koła? Co ma resztę mojego hajsu? Ona ma 4 koła. Ona nie ma nic. Gdzie jest Karlach? Czemu ona... Aha, u siebie na chacie jest. A ona ma 10 koła.
Po rodzaju. A u ciebie co tak ciężkie jest? Listy? Nie. Potiony pewnie. Stąd ona ma te wszystkie rzeczy. Do obozu. Okej. Okay. Mógłbyś to całe oko wyjebać do obozu i nic by się nie zmieniło. Ale są jakieś te itemy. O, czemu marnie chce ze mną gadać? Nie! Notatka spisana krwią. O, cię chuj, poczekaj. Bo ja chciałem coś jeszcze innego zrobić. Tylko nie pamiętam teraz co. A, zobaczyć moją skrzynię. Jak to wygląda w środku teraz? No, dużo się tego nazbierało.